Parę słów tylko o nas, żebyście Państwo mieli wiedzę, czym się zajmujemy od ponad 20 lat. Zajmujemy się wspieraniem polskich gospodarstw rolnych w zakresie pozyskiwania środków unijnych, ale też środków prywatnych, bankowych. Zajmujemy się księgowością, obsługą prawną. I co jest też, myślę, istotne dla dzisiejszego spotkania, tworzymy własne oprogramowanie do zarządzania danymi w gospodarstwach rolnych, co oznacza, że nie chcę tutaj tego oprogramowania oczywiście reklamować, nie taka rola dzisiaj, ale powiedzieć Państwu, że wiemy trochę więcej, jakie wyzwania stoją przed gospodarstwami właśnie w zakresie cyfryzacji. Dodam może tylko, że większość osób w naszym zespole jest z gospodarstw rolnych, a część z nich nadal te gospodarstwa prowadzi. Jeśli chodzi o temat finansowania, wdrażania cyfryzacji w gospodarstwach rolnych, zespół nasz przygotował na dzisiaj takie trzy główne źródła. Pierwszy to jest nabór, który będzie lada chwila, czyli w ramach inwestycji przyczyniających się do ochrony środowiska i klimatu w ramach planu strategicznego. Dodatkowo rolnictwo 4.0 z KPO, o którym też już dzisiaj pewnie parę słów tutaj padło. I rzecz, o której się mniej wspomina, to są gwarancje kredytowe i dopłaty do odsetek, czyli też jakaś forma dotacyjna Agromax. Na końcu pytanie, jeśli Państwo będą mieli, chętnie też na nie odpowiem. Pierwszy z tych źródeł, czyli nabór wniosków w ramach inwestycji przyczyniających się do ochrony środowiska i klimatu. Dodam jeszcze może taką uwagę ogólną, że rolą moją jest dzisiaj, żeby Państwu opowiedzieć o warunkach, że takie środki są, kiedy. Natomiast oczywiście szczegóły, jeśli Państwo będą mieli ochotę, kontakt z nami lub z doradcami, na przykład z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, którzy na pewno Państwu w pozyskaniu tych środków pomogą. Rolnik, przy czym tutaj też trzeba przez rolnika rozumieć spółki, czy w ogóle osoby prawne, nie tylko osoby fizyczne, ale osoby prawne, czyli spółki, spółdzielnie, a także podmioty, którym prawo przyznaje zdolność prawną, czyli to są spółki osobowe w ramach przewidziane w KSH. Bardzo ważna kwestia, prawodawca, czyli Ministerstwo Rolnictwa oczekuje, że beneficjent odbędzie szkolenie lub do odbycia takiego szkolenia się zobowiąże. Sporo się pojawiło ostatnio w przestrzeni medialnej informacji o tym, że zwiększa szanse pozyskania środków w ramach tego właśnie działania, czy mówiąc precyzyjnie, interwencji, wnioskowanie grupowe. Grupowe to jest minimum 3 rolników, 3 osoby. Przy czym rozwiązanie to w praktyce jest takie, że składa wniosek jedna osoba, która reprezentuje te 3 osoby. Co istotne, są tutaj przewidziane dodatkowe punkty i to jest aż 6 punktów i wyższy poziom dofinansowania, bo to jest aż 80% kosztów kwalifikowanych wtedy, kiedy wnioskuje grupa rolników. I limit maksymalnie 200 tysięcy złotych na jedno gospodarstwo. W przypadku, jeśli wnioskować będą 3 osoby, przemnożymy i wychodzi nam 600. Widziałem gdzieś takie reklamy w internecie, że tam jest 600, że milion. To może być nawet 10 milionów, jeśli tyle osób będzie w stanie wspólnie inwestycje zrealizować. Minimalna wartość to jest 20 tysięcy. Parę słów, żeby też nie wchodzić w zbyt duże szczegóły, to chcielibyśmy zwrócić Państwu uwagę, za co punkty są. Od razu widać, że są premiowane gospodarstwa, które prowadzą produkcję zwierzęcą i to te, których wielkość DJP mieści się powyżej 60, a pomiędzy 60 a 210 DJP, bo tu tych punktów jest
najwięcej. Natomiast jeśli chodzi o większość, jeśli chodzi o uprawy ogrodnicze, tutaj są na przykład premiowane większe gospodarstwa. No i mamy kolejne punkty, za co można uzyskać i tutaj warto zwrócić uwagę na to zastosowanie rozwiązań cyfrowych, bo tutaj też za to można uzyskać dodatkowe punkty. Pomoc obejmuje dosyć szeroki zakres. To są także, to jest budowa, przebudowa i tak dalej. Natomiast to, co ważne, maszyny, urządzenia, także te, które wykorzystują rozwiązania cyfrowe. Tu chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na zapis, który się pojawia w wytycznych szczegółowych. Jedno słowo komentarza. Przez 20 lat mieliśmy od czasu programu SAPART, SPO, PROF 1, PROF 2 do czynienia z taką oto konstrukcją prawną, w której mamy ustawę i mamy rozporządzenie ministra, które reguluje, jak mówiło, każde rozporządzenie w sposób szczegółowy warunki przyznania. Teraz jest inaczej. Jest ustawa i mamy wytyczne. Do wytycznych jest jeszcze regulamin. Intencją prawodawcy było to, aby te warunki były bardziej elastyczne. Gdybyśmy mieli porozmawiać, nie ma czasu dzisiaj na to, to raczej zaczyna wprowadzać większy chaos i problemy na etapie wdrażania tych środków, ale nie o tym dzisiaj. Prawodawca mówi, że wspierać chce przez ten instrument finansowy między innymi właśnie cyfryzację, przy czym mówi, że w przypadku tych rozwiązań cyfrowych wykorzystanie ma być elementem kompleksowej inwestycji i ma być ekonomicznie uzasadnione. Myślę, że tak. Ekonomiczne uzasadnienie z tym raczej problemu nie będzie, bo zwykle agencja o to pyta w sposób ograniczony, albo inaczej, nie została wyposażona w takie instrumenty, aby mogła to badać, natomiast bada na pewno kompleksowość inwestycji. I tu przestrzegam, jeśli ktoś planuje składanie wniosku, ażeby ten element związany z cyfryzacją nie był, powiem tak kolokwialnie, oderwany od tej reszty inwestycji. Tu musi być pewna spójność i pewien plan, jeśli chodzi o inwestowanie. Przykładowe inwestycje wyjęte z wytycznych. Wytyczne są oczywiście dostępne na stronie agencji, na stronie ministerstwa. Możecie tam sobie Państwo zajrzeć. To są takie, można by powiedzieć, typowe i najczęściej spotykane inwestycje, które są związane z cyfryzacją, są nawet drony, o których była mowa wcześniej, programy komputerowe. Są też maszyny, urządzenia, których tu nie ma, ale związane z precyzyjnym żywieniem zwierząt, uprawą i to wszystko można tam znaleźć. To są tylko te maszyny, które w ramach cyfryzacji dadzą te dwa dodatkowe punkty. To, co istotne, proszę Państwa, jeszcze, to inwestycja nie może zostać rozpoczęta wcześniej niż w dniu złożenia wniosku. Realizacja operacji 24 miesiące. Dotyczyć ma produktów wytwarzanych w gospodarstwie, to jest oczywistość. I być związana, jeśli jest związana z produkcją zwierzęcą, to też zwierząt, które są oczywiście w gospodarstwie. Nie jest przewidziane realizowanie tych inwestycji w etapach, tak jak to mieliśmy w ramach na przykład modernizacji. To jest myślę istotna rzecz. Hasło mamy wykluczenia, natomiast ja bym powiedział coś innego. Być może są na sali producenci drobiu, którzy przez ostatnich wiele lat byli z tych środków unijnych wykluczani. Teraz wykluczani nie są, o ile nie mają większej instalacji, mówiąc znowu językiem ustawy o ochronie środowiska, niż 40 tysięcy stanowisk
drobił w jednym miejscu, w tym, w którym ma być ta inwestycja realizowana. Jeśli chodzi o producentów świń, no to taka wielkość też taką inwestycję by wykluczała. Termin naboru wniosku, to już pewnie Państwo wiedzą, bo sporo się mówi o tym. 23 października rusza nabór. Nabór oczywiście wyłącznie w wersji elektronicznej przez platformę przygotowaną przez agencję PUE, Platforma Usług Elektronicznych. Zakończony koniec 20 listopada. Sporo osób pyta, czy ten termin nie będzie dłuższy. Biorąc pod uwagę argumentację, którą słyszeliśmy ostatnio z ust nie byle kogo, bo wiceministra, że z uwagi na duże zainteresowanie termin jest wydłużany, to my już wiemy dzisiaj, że to będzie zainteresowanie bardzo duże. A czy będzie termin wydłużony, to pożyjemy, zobaczymy. Rolnictwo 4.0, KPO, Krajowy Plan Odbudowy, to drugi instrument, o którym chcieliśmy dzisiaj parę słów. Nie zanudzałbym Państwa pojęciami wyjętymi z regulaminu. Tam znowu w KPO nie mamy wytycznych, ale mamy regulamin. Gdyby nie to, że autor, czyli ministerstwo, tworząc pojęcia, albo nie wiedziało dokładnie o czym pisze i tak chcę, ażeby zostało, albo zrobiło tak, że później się wszyscy zaczynamy w tym gubić. Ponieważ wielokierunkowa komunikacja zdalna, która się tutaj pojawiała, dotyczy tylko pierwszego elementu tej definicji. Nie dotyczy kolejnych. Jak Państwu pokażę, na końcu rację przyznał nam sąd w pewnej spornej sprawie z agencją. To chciałbym zwrócić uwagę, że i wrócić do tego też, co powiedziałem wcześniej, że pewne ułatwienia zaczynają nam później wszystkim życie komplikować. Czym jest zatem rolnictwo 4.0? To myślę, że wiemy, nie musimy o tym więcej rozmawiać, chociaż nie mamy tutaj, no to jest rodzaj definicji legalnej, bo wynikającej z regulaminu. Natomiast ja już widziałem na pewnej platformie, chyba LinkedIn, że już się mówi o rolnictwie 5.0, więc być może taki nabór też kiedyś będzie. Drugie z pojęć, które się pojawia, mówi o tym, jakie elementy mogą być zastosowane i to są też pewne takie dyrektywy interpretacyjne, co w tych pojęciach się tu mieści. Pomoc może być przyznana rolnikowi, ale tylko osobie fizycznej. Tu już zostały wyłączone osoby prawne. W jakim celu? No w celu oczywiście wdrażania rolnictwa 4.0. Ta pomoc przyznaje się, użyty czas teraźniejszy jest oczywiście wyjęty z tego regulaminu, no ale prawda jest taka, że to się dzieje dzisiaj. Nabór był bodaj w listopadzie ubiegłego roku, nabór ekspresowy 3 czy 4 dniowy, nowy nabór, a to zresztą powiemy parę słów, natomiast teraz są te umowy sukcesywnie zawierane. Maksymalna kwota to 200 tysięcy złotych dofinansowania, minimalna to jest 15 tysięcy kosztów kwalifikowalnych, czyli z taką wartością można się do agencji zgłosić. Poziom dofinansowania to jest 65, przy czym dla młodych rolników i producentów ekologicznych jest to aż 80%. Należy się zobowiązać do tego, że będzie się utrzymywać warunki, czy utrzymywać tę inwestycję przez minimum 3 lata, nie tak jak wcześniej, czy w programach unijnych 5 lat, tutaj 3. Realizacja do końca września przyszłego roku. Punkty tutaj też były i będą, bo zaraz też powiem parę słów o tym, czy ten nabór będzie. Będą punkty. Tutaj mówimy oczywiście o regulaminie naboru, który się zakończył. Tak więc mamy premiowane jest znowu produkcja ekologiczna, wiek wnioskodawcy i wielkość gospodarstwa. Premiowane są gospodarstwa większe, tak to można w dużym skrócie powiedzieć, czyli takie nie w tym rozumieniu dużych, tylko większe niż średnia, daje temu wyraz
minister, że no mniejsze gospodarstwa, które są poniżej, przepraszam, poniżej średniej, wiek wnioskodawcy jest przekroczony i nie jest producentem ekologicznym, nie może praktycznie złożyć wniosku. O jakie maszyny starają się rolnicy? No to w zasadzie mamy, prawda, systemy do zarządzania, opryskiwacze, rozsiewacze, drony, nawigacje, to wszystko wiemy. Także ciągniki rolnicze z nawigacją. To jest, proszę Państwa, pokłosie tego, że ten sam wiceminister dorwany na parkingu przez rolników, zapytany, czy można złożyć wniosek na ciągnik rolniczy z nawigacją, powiedział, że tak. Sporo takich wniosków poszło, a później agencja pracowała i się zastanawiała, co zrobić, żeby takiej maszyny nie puścić. Znaczy, takie są przynajmniej nasze doświadczenia i osób, które się później do nas odzywały. Ale wiemy, że to nie dotyczy wszystkich, że takie inwestycje zostały oczywiście sfinansowane, czy została zawarta umowa. W przypadku sadownictwa, warzywnictwa były to linie sortownicze, automatyczne opryskiwacze i tak dalej. W przypadku produkcji zwierzęcej wszelkiej maści roboty. Zaraz do tych robotów wrócę, bo to jest taka klamra, którą zepniemy to, co powiedziałem na początku. W dodatku jesteśmy w regionie, w którym na szczęście jest sporo zwierząt jeszcze w gospodarstwach. To jest przykład wzięty z regulaminu ministerialnego. To jest, jak sobie wyobrażali twórcy tego instrumentu finansowego na przykładzie opryskiwacza z GPS-em i systemu do zarządzania gospodarstwem. Czyli, że rolnik wprowadza dane do systemu, one są później przenoszone do maszyny, maszyna wykonuje pewne prace i później te dane znowu wracają do systemu. Tak, i że to jest taki niekończący się też proces. To też trochę się odnosi do tego, co powiedziałem wcześniej, co prawda o innym instrumencie, ale myślenie jest podobne, że to ma być jakiś taki przemyślana ta inwestycja, jakaś taka kompleksowa, zamykająca czy obsługująca chociaż jeden element takiej ważnej pracy w gospodarstwie, a nie taka zupełnie oderwana, czyli że kupię, no już nie, żeby nie było, że się skupiłem tylko ten ciągnik z GPS-em, ale jakby co z tego, że mam, jak nie jestem w stanie właśnie wyciągnąć danych i jakoś zanalizować i w przyszłym roku zrobić coś inaczej, lepiej, taniej. Więc tak to jest w praktyce. No i właśnie to jest ten ostatni slajd dotyczący rolnictwa 4.0, warunek dwukierunkowa wymiana danych. Myśmy w pismach z agencji otrzymywali, że jest oczekiwanie osoby, która ten wniosek weryfikuje. Tak zostali pracownicy sfokusowani na tą dwukierunkową wymianę danych, że mieliśmy wpisaną usługę dotyczącą pobierania prób gleby i pytanie było, gdzie tu jest komunikacja dwukierunkowa. No i nie ma, no bo po prostu nie może być. Z laską gleboznawczą się nie będziemy dwukierunkowo tutaj komunikować. Oczywiście jednym z takich przykładowych, ale istotnych zakończeń sporu dotyczył on komunikacji bezprzewodowej robota do podgarniania paszy. Robot do podgarniania paszy takiej komunikacji nie miał, jest programowany z ręki. Ma swój panel, można go zaprogramować. Czy jego można było kupić w ramach tego naboru? Tak. I to było wymienione wprost. Pozycja druga, robot do podgarniania pasz. No i sprawa się skończyła w sądzie. Żeby nie być gołosłownym, podaję Państwu datę, podaję Państwu sygnaturę. Sąd przyznał nam rację, że tak nie można do tego podchodzić. To tyle, jeśli chodzi o rolnictwo 4.0. Nie, jeszcze nie tyle, bo miałem powiedzieć o naborze. Jeden nabór jest za nami, tam spłynęło, może Państwo wiecie lepiej niż ja, ale chyba z 10 tysięcy wniosków, czy jakiejś takiej tam liczbie się mówi. Gdzieś jakieś 70% może już jest rozpatrzone. Zapowiedzi z ust przedstawicieli ministerstwa były takie: jesienią nabór drugi z ukierunkowaniem na produkcję zwierzęcą.
Mamy jesień, informacji żadnej, z kuluarowych informacji wiemy, że ma być to pierwszy kwartał 2025, mówi się o styczniu, pożyjemy, zobaczymy. Jest też problem ze środkami, tak? Bo o ile mówi się sporo, że KPO to jest taka studnia niemalże bez dna i że będziemy mieli problem, żeby wydać, no to te środki są ciągle nieprzesunięte i na dzisiaj formalnie nie ma środków na wszystkie wnioski, które zostały złożone w tamtym roku. Ogromny kamień do ogródka decydentów jest taki, że my, państwo, my, doradcy, media, nie wiemy, tak? Nikt nie wyszedł i nie powiedział. Słuchajcie, jest tak, brakuje, nie brakuje, dosypiemy, nabór w lutym, w marcu, nigdy. Tak będziemy wiedzieli, co przynajmniej zrobić. Na razie jest tak, jak jest. I ostatni z punktów, gwarancja. Ona to jest nazwa gwarancja, natomiast myśmy tutaj intencjonalnie wpisali i dopłata do odsetek, bo jak państwo zobaczą, jest to gwarancja bankowa z możliwością uzyskania dopłaty do odsetek i to jest tutaj bardzo istotne. Środki są w ramach PS-u 23-27. Warto się tym środkom przyglądać także z jednego jeszcze powodu niż tylko pozyskanie środków dla własnego gospodarstwa, ale my się musimy zacząć przygotowywać w Polsce, że kolejne środki, które będziemy dostawać w Polsce, to będą bardziej zwrotne, gwarancyjne niż takie dotacje, jakie dostawaliśmy przez 20 ponad lat. Gwarancją są objęte kredyty obrotowe, to nas dzisiaj mniej może interesuje, inwestycyjne w tych bankach, z którymi BGK zawarł umowy. W praktyce też od razu powiem, że to działa tak. Jeśli macie państwo pomysł na inwestycje związane przede wszystkim z uwagi na temat dzisiejszego spotkania z cyfryzacją, trzeba po prostu pójść do banku. W banku ustalić warunki kredytu, który państwo chcecie i wtedy porozmawiać z przedstawicielem banku o gwarancji Agromax, czyli gwarancji plus o dopłacie do odsetek. Gwarancja jest do 80% kapitału, do 5 milionów złotych na 183 miesiące w przypadku kredytu inwestycyjnego. Gwarancja jest bezpłatna. Dopłata do odsetek. Od razu zwrócę uwagę na te rzeczy. Do 24 miesięcy. Czyli nawet jeśli kredyt jest dłuższy, to dopłata może sięgnąć tylko dwóch pierwszych lat, 24 miesięcy. I jest ona albo 4%, albo 8%. Zaraz państwu pokażę różnicę. To, co też istotne, ta dotacja nie zalicza się do limitu pomocy de minimis, którego, jak państwo wiecie, kraj nasz na razie nie ma. Wykorzystaliśmy, pracuje się na tym, żeby był wyższy limit w całej Unii i być może już w grudniu te środki się nowe pojawią. Natomiast to nam tutaj nie wchodzi. W zależności od tego, jakie kwalifikacje spełnia osoba, która do banku przyjdzie, uzyska albo te 4, co mówiliśmy, albo 8 w przypadku, gdy jest młodym rolnikiem, albo obliczana według zasad z PS-u wielkość gospodarstwa będzie mniejsza niż 25 tysięcy euro, wielkość ekonomiczna, a inwestycja przyczyni się do ochrony środowiska i klimatu. Na stronie BGK-u można sobie zobaczyć wniosek, banalnie prosty, dosyć uważamy ciekawe rozwiązanie w sytuacji, w której jest też pilna potrzeba jakiejś inwestycji, a wniosek na Rolnictwo 4.0 czeka na rozpoczęcie, a te wnioski, które złożymy z klimatu i środowiska pewnie będą rozpatrzone w ciągu 2 lat. Tak, to jest, a te środki są już i one są dostępne. Gwarancja jest dla rolników, jak i dla osób, które prowadzą też działalność zarejestrowaną bądź niezarejestrowaną w ramach MOLI i RHD. O przetwórcach nie będziemy mówić, bo to jest niepotrzebne. No i między innymi w tym całym katalogu inwestycji,
których dotyczy AgroMax, jest też właśnie cyfryzacja i automatyzacja działalności w gospodarstwie rolnym. Nabór trwa, jest prowadzony w trybie ciągłym, można się zgłaszać do banków. To w zasadzie koniec. Miał być dzisiaj kolega, który jest szefem tego zespołu, zastąpiłem go, myślę, że główne informacje Państwu przekazałem. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś pytanie, zapraszam. Teraz, potem do nas, do oderów najbliższych, tam więcej informacji. Trochę przychodzę jak klient do galerii handlowej i pytam, czy rabaty sumują się, to znaczy, czy można połączyć skorzystanie z AgroMaxu z dofinansowaniem rolnictwa 4.0? Nie można, ponieważ mamy finansowanie ze źródeł publicznych, inaczej tej samej inwestycji, jednej i tej samej inwestycji nie. Natomiast jeśli byśmy naszą inwestycję rozbili na dwa elementy, wtedy tak. A to pytanie, nie może pan. Bo sam pan dwukrotnie przedstawił, że musi to być kompleksowe rozwiązanie. Tak. I 4.0 i... Słusznie, ma pan rację. Miałem na myśli wtedy, kiedy się to da zrobić. O, tak bym to ujął precyzyjnie. Tak? Czyli chcemy w jednym zamknąć temat precyzyjnego nawożenia, a w drugim na przykład precyzyjnego zadawania pasz. To w takim, ale tu jasne, racja. A moje pytanie nie było bezpodstawne, ponieważ kilka takich rzeczy. Podczas AgroShow, konferencji, otwierającej AgroShow w tym roku, przedstawiciele zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych mówili wprost. Z ostatnich lat doświadczenie jest następujące. Rolnicy prowadzący średnie gospodarstwa praktycznie w większości bez dotacji unijnych, inwestycyjnych już nie kupują maszyn. Czekają za naborami, czekają za wnioskami, wtedy sięgają, składają wnioski, sięgają po to i robią te inwestycje. Duzi rolnicy, jak mają gotówkę, mogą wziąć albo mogą wziąć kredyt, kupują w własnym zakresie, bo zdaje się, że zmienią się też warunki, można wstecznie inwestycje także zaliczyć, więc na własne ryzyko kupują sprzęt, a jak się pojawi nabór, to złożę wniosek i będę mógł tą maszynę gdzieś tam rozliczyć. Czyli to jest pierwszy taki problem i skoro mamy, za chwileczkę będziemy w dyskusji, będziemy mówić z panami z agencji o tym, jaki jest status tych poprzednich związków z rolnictwem 4.0, ale czekamy na nowy nabór. I po złożeniu wniosków nie wiemy, ile potrwa ich rozpatrzenie, jak to się w całym harmonogramie... Wiemy, długo. To właśnie jest pytanie dla niecierpliwych, czy sięgać po AgroMax, tak, bo potrzebuje tutaj teraz wiosna już za parę miesięcy, tak? Więc jak ktoś chce wystartować na wiosnę z tym nowym sprzętem, z nową technologią na przykład i już to zakupić, a w tej chwili wiem, że wiele firm, sytuacja jest na rynku taka, to panowie mogą mnie zweryfikować, że właściwie jeżeli sprzętu nie ma na placu, to w ciągu kilku miesięcy można go ściągnąć, czyli dzisiaj zamawiając sprzęt, on może do wiosny dojechać do gospodarstwa i może pracować wiosną w polu. Tak więc dlatego są te dylematy niektórych rolników, jak zaplanować inwestycje przy pomocy dostępnych narzędzi, po to, żeby jednak nie myśleć o rolnictwie 4.0 tylko jako jakaś idea fix, która kiedyś tam może się wydarzyć, tylko namacanie tego dotknąć ze swoim gospodarstwem. Tak, znaczy to jest tak, z udziałem środków dwóch pierwszych, czyli ten nabór teraz ochrona środowiska, modernizacja, która była, rolnictwo 4.0, nie da się w gospodarstwie, nie da się zaplanować nic. To jest po prostu system rozregulowany. Składamy wniosek, nie wiemy, kiedy on będzie rozpatrzony. To jest to i powiem tyle, skończę, żeby się nie rozpędzać. W przypadku AgroMaxu tak, no bo idę do banku i to jest na pewno szybsza ścieżka. My obserwujemy z naszego doświadczenia, że gospodarstwa zaczynają dzielić sobie trochę te inwestycje. Te pilne, niezbędne, które muszę zrobić i robię i szukam jakichś opcji bardziej AgroMax niż inne. I takie, które mogą poczekać, czyli złożę wniosek i mogę sobie poczekać 2 lata, bo jeszcze tym opryskiwaczem czy inną tam maszyną, którą mam, mogę. Jak się uda, to będzie. Niestety to jest trzeci element, który chciałbym powiedzieć. Coraz więcej właśnie nie ma, coraz mniej odchodzimy od planowania, a coraz więcej jak się uda, to będzie taka ekstra premia. No nie tak te środki były pomyślane. I nie taki był cel. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jest pytanie, bardzo proszę. Ja mam pytanie na temat tej komunikacji jeszcze dwukierunkowej. Otóż mi chodzi, to co dzisiaj już było mówione, są takie czujniki, sensory, aktywometry do badania aktywności ruchowej, czy tej aktywności rujowej. Są też kolczyki, które są wpinane w ucho do badania na przykład poziomu przeżuwania.
I teraz te dane w oborze są zbierane przez antenę, czyli jest komunikacja, czy radiowa, czy bluetooth, jest w tą stronę komunikacja poszła, jest informacja dla użytkownika, dla gospodarza. I on wtedy, siadając przed komputerem, ma te dane i ma podjąć pewne decyzje, to co też koleżanka mówiła, że ma dane o tym, że krowa prawdopodobnie jest w rui. No i teraz moje pytanie jest takie, jak w drugą stronę ma pójść ta komunikacja do żujnika, do sensora, czy ma przesłać drogą radiową słomkę z inseminacją lub tam podać coś na żwacie przeżuwanie. Trochę tutaj jakby tam rozluźniłem to pytanie, ale nie chodzi o to, bo tu też słyszałem, że są panowie z Agencji Restrukturyzacji, jak teraz podpowiadać rolnikom, jak to będzie interpretowane, bo tych urządzeń jest bardzo dużo i wiem, że rolnicy w województwie podlaskim użyli dużo wniosków, oprócz tych robotów, które pan wymienia. Dla ułatwienia podam, że te wszystkie czujniki, sensory są spięte też z programem komputerowym zarządzania. Tak, bardzo panu dziękuję za ten głos, bo to jest głos, który my się zgłaszaliśmy do kierownictwa agencji i do ministerstwa. Kierownictwo agencji po wymianie korespondencji na pewnym etapie powiedziało, że też oczekuje zajęcia stanowiska przez ministerstwo. Ministerstwo nabrało wody w ustach i mija, proszę mi wierzyć, drugi miesiąc i tam jest cisza. Te wnioski są weryfikowane. I stoję tu też na takiej pozycji, nieczęsto mi się zdarza, ale też muszę tu bronić pracowników agencji, bo to nie jest ich wina, że oni też są w takiej sytuacji, że z jednej strony dostają sygnał właśnie, że ma być ta dwukierunkowa komunikacja, czy to z laską tam gleboznawczą, czy z tym kolczykiem. To jest bez sensu, to jest dorabianie czegoś, co jest nikomu niepotrzebne. Tutaj mieli świetną prezentację państwo, którzy prowadzą gospodarstwo rolne i pan powiedział, jak to jest, wchodzą do obory, widzą sygnał i to starczy. Po co jeszcze coś tam wysyłać do tej krowy, żeby jej w tym uchu brzęczało? To jest zupełnie bez sensu. Nie? No, ale tylko my możemy sobie tu gadać, tak? My możemy sobie gadać, się rozejdziemy, a te pisma będą tam przychodzić i rolnicy, część z nich pewnie, no nie wiem, no, stanie przed taką sytuacją albo iść do sądu, no bo ja nie wiem, czy my się kiedyś tej odpowiedzi z ministerstwa doczekamy. Ale to zgoda, no pełna zgoda. Puenta tej wypowiedzi pana jest, można powiedzieć, dosyć smutna, bo mamy bardzo ciekawą i poważną jakby spotkanie i konferencję, natomiast jest to sytuacja patowa moim zdaniem, bo rolnicy, którzy chcą, widzą światło w rolnictwo 4.0, nie mogą skorzystać z tego dofinansowania lub nie będą mogli skorzystać, lub może tak jak wzorem poprzednich lat, z tego co pamiętam, w jednym województwie to przejdzie, a w drugim województwie znaczy, to tak jest. Nie przejdzie. Nie, tak jest. Jeden dzisiaj może go traktować to tak, a drugi tak może potraktować to tak. Żeby nie było smutno, że a tak. Ja, proszę, ale ja bym tutaj nie do końca się zgodziła z tymi sensorami, dlatego że no, równie dobrze mogę wysłać do sensora prośbę o wyselekcjonowanie tej krowy do bramki, więc ta komunikacja gdzieś tam by wtedy powstała, i tak? Między tą krową a Justyna, masz rację, ale pod warunkiem, że rolnik w oborze ma na przykład bramkę selekcyjną. Tu mówimy o tej podstawowości. A na przykład ja mówiłem o tylko takim wycinku. No, tak, typowym, tak. A czy ja bym. Tak, ja bym tylko dodał od siebie. Ja bym tylko dodał od siebie, że jasne. Tylko dlaczego zmuszać tego, który tej bramki nie ma? Czy tak jak państwo wchodzą, widzą sygnał, nie muszą niczego wysyłać, a to, że mają, są w stanie podać z tego, jakie płyną korzyści, być może je nawet wyliczyć, jakie to są. To po co zmuszać na siłę, że albo będzie się ten wasz system z tymi kolczykami komunikował, albo nie możecie dostać środków. Nie? I jeszcze, a w tym wszystkim najgorsze jest brak, że kiedy zaczyna się rozmawiać i pokazywać pewne przykłady, no to później cisza jest, bo nie wiem, czy brakuje argumentów, czy ktoś tam się orientuje, że poszliśmy w złą stronę, nie tak. No to też nie jest nic złego się przyznać do błędu, tak?
zrobiliśmy to źle, słuchajcie, naprawiamy to, trzeba zrobić inaczej. Ale w takiej sytuacji, no to z tą cyfryzacją to... Nie, bo mi się też nasuwała refleksja wykluczenia tego pojęcia dwukierunkowość. Tam, gdzie to jest potrzebne, zostawmy. Tak, tak. Dokładnie. Z drugiej strony mówimy rolnictwo, dofinansowanie do programu rolnictwa 4.0, jeśli część gospodarstw, duża część gospodarstw jest na etapie 2.0. Tak. Przeskok z 2.0 na 4.0 moim zdaniem też nie jest do końca, bo to taki w dojrzałości człowieka, a z młodzieńca nie stanę się od razu starcem i przechodząc jakiegoś tego okresu. Z tego co słyszałem, odrzucano, znaczy nie były przyjmowane wnioski na nawigację. Moim zdaniem jest to też błąd, bo w sumie nawigacja, pozycjonowanie maszyn to też jest duża podstawa w rolnictwie 4.0, zbierania danych. Rozumiem, że może jakieś ograniczenie do nawigacji, która typowo służy do automatycznego prowadzenia, ale jeśli to byłaby nawigacja, że powiedzmy dostaje to dofinansowanie na nawigację do automatycznego prowadzenia, która też ma możliwości rozbudowania na przykład o systemy zmiennego dawkowania. Moim zdaniem takie rozwiązania też powinny być. Absolutna zgoda. Jestem przeciwnikiem skoku z 2.0 na 4.0 bez przejścia na 3.0, kiedy 3.0 jest taką też podstawą, fundamentem do 4.0. Oczywiście, że to też może mieć tam próg podstawowy i mógł pójść dalej, prawda? Jakieś maszyny, które w ogóle będą mogły to wykorzystać. Ciekawostka kolejna była taka, bo pan tutaj zresztą pokazał taki system, można przyjść, mam ciągnik inny, kupuję, montuję i to zaczyna działać. I to jest super. Proszę sobie wyobrazić, że my w takich właśnie sytuacjach mieliśmy pytanie, czy inaczej, nakaz, że może być zamontowany tylko na ciągniku będącym własnością wnioskodawcy. Na pytanie, w którym miejscu to jest w regulaminie? Nie ma, ale my mamy takie wytyczne z centrali i ma być. Już. Ja nie chcę tej naszej rozmowy teraz, tym bardziej, że kończy się czas, pewnie sprowadzać do tego, że będziemy teraz każdy tam przykład, co poszło tak, tylko jednak z tego się wyłania obraz taki, że rolnictwo 4.0 w tym kształcie zaczyna coraz bardziej przypominać Yeti. Nie, że tam ktoś widział, ktoś wie, komuś się coś bardziej wydaje, a może to powinno być tak, a tak. Absolutna zgoda, tu się z panem zgadzam. Jesteśmy w wielu gospodarstwach, możemy nazwać 2.0, 3.0, nieważne. Lepszym słowem być może byłaby nawet automatyzacja pewnych procesów, a nie gdzieś tam pójść dalej. Jak ktoś chce i mieć tą dwukierunkową i bramki, to co pani powiedziała, super. Dajmy mu nawet premię za to, ale nie wyłączajmy innych z tego systemu. Nie? Mamy zatem kolejny apel. Tym razem do Ministerstwa Rolnictwa o to, żeby się nad tym tematem bardzo szybko pochylić i ten nowy wytyczny zaktualizować. Ale jeszcze było jedno pytanie, bardzo proszę. Tak, ja mam pytanie w kwestii tego, co mówisz tak naprawdę z tymi problemami. Czy w ogóle są jakiekolwiek rozmowy, żeby w następnym naborze na 4.0, czy nowoczesne technologie, czy jak będzie się to nazywało, powstał katalog. Prosty katalog, tak jak jest przy innych, chociaż teraz przy Osiku, mamy katalog rozwiązań, które wiemy, że będą objęte dofinansowaniem. Tak, oczywiście, że nie ma takich rozmów. Dwa, wiecie Państwo, jak to jest z tymi, nie? Jest tak, katalog, coś zostanie nazwane w katalogu, u Pana będzie w ofercie to samo, ale się będzie nazywać inaczej i co? I ręce nam wszystkim opadną, bo dostaniemy pismo, że się nie kwalifikuje. A ja panu powiem dlaczego, bo to jest też, że tak powiem, potrzeba chwili, bo my jesteśmy z agencji tutaj z panem dyrektorem. Widzę, ile żali się wylewa. I to też jest pokłosie tego, że nazewnictwo jest dopasowywane do tego, co jest w liście, dajmy na to, maszyn, a niekoniecznie maszyna jest tym, co jest na liście. Tak. Mhm. Nie, jasne, ale to ja też powiedziałem, nie? Tak, że to ja wyjątkowo nie kieruję pretensji do agencji. Nie, bo o ile, i to był też podnoszony wątek na spotkaniu w redakcji Top Agrar, które miało miejsce tydzień temu czy dwa, i są środki, dużo się mówi o szkoleniu doradców, o szkoleniu rolników. Nie wiem, jak wyglądają szkolenia z agencji, ale mamy często wrażenie, że jest ich po prostu zbyt mało. Jestem szczerze, to jestem nawet za tym, żeby katalogu nie było, zostawić otwarcie, tylko żeby były jasne reguły i byśmy na pewno doszlizali, bo przez te 20, a ja to obserwuję, proszę Państwa, 21 czy 2 lata, nieważne, od programu SAPAR, to jest tak, ciągłe zwiększanie,
dłuższe rozporządzenia, problemów mamy coraz więcej. Mamy ich coraz mniej. Tak? Panie Mikołaju, tutaj jest pan, myślę, nie zgodzę, że nie mamy wpływu na proces tworzenia wytycznych regulaminów, bo jest zarówno regulaminy, jak i wytyczne są opiniowane i publicznie, do czego można zgłosić uwagi. Jeżeli środowisko nie opiniuje, nie zgłasza uwag, to nie ma uwag. Powstaje to, co powstaje. Jeżeli idą uwagi, powiedzmy, są one spójne ze środowiskiem rolniczym, doradczym, agencja też zgłasza, idzie jasny sygnał z wielu źródeł, uwagi są uwzględniane i jest uwag. Ja powiem tyle tylko, że można to, co pan powiedział, na RCL-u, kiedy były rozporządzenia, teraz na stronie ministerstwa widać, kto jakie zgłasza uwagi, widać nasze i można sobie zobaczyć, ile było uwzględnionych. Naszych było uwzględnionych bardzo mało. Ja już nie mam nawet żalu o to, powiem więcej. Ironicznie, żartobliwie, żeby nikt to nie wziął na serio, to ja mogę powiedzieć jako prywatny doradca, im trudniej, tym lepiej. Tylko nie o to chodzi, tak? Bo nam wcale nie o to chodzi. Nie zależy nam na to, żeby rolnik, który składał w tamtym roku wniosek na cyfryzację, czekał teraz i tak naprawdę nie wiedział, co będzie dalej z tym wnioskiem. Dostał 3 dni na złożenie wniosku, na przygotowanie się pewnie niecały miesiąc do tego. Inwestycja miała być kompleksowa, taka, śmaka, owaka. Za chwilę będziemy mieli grudzień, a ten rolnik nie wie, czy on dostanie, czy będzie kasa, czy... Nic nie wie. No, my na przykład od ponad dwóch miesięcy czekamy na podpisanie umowy. Już złożyliśmy drugie poprawki i czekamy od 2 miesięcy na podpisanie. Nikt się nie odzywa po drugich poprawkach. Ja wiem i też powiem od razu, że ja wiem, jaka jest sytuacja w agencji i nie mam też do pretensji. No przecież agencja to nie są pieniądze pana, który nie chce dać, tak? Ani procedur, no ale okej. Okay.